Trzymając się troszkę naszego tutaj grafika, będę się starał trochę parę słów powiedzieć o tym, czym jest depresja, czym się charakteryzuje, czy na czym to właściwie polega, że mówimy o takim zaburzeniu, o takiej chorobie, w porównaniu czy w kontekście też smutku jako naturalnej osoby, naturalnej emocji. No i też postaram się parę słów powiedzieć przykładowych na temat tego, jak wygląda leczenie, na czym polega leczenie. I to tak jest w tym kontekście takie logiczne, że kiedy trochę bardziej jakoś zrozumiemy, czy poznamy daną sytuację, daną też chorobę, to wtedy, jeśli poznajemy jej czynniki, to wtedy też staje się jaśniejsze, jak właściwie sobie z nią radzić, czy w jaki sposób postępować nią. Tak? No, myślę, że właśnie to taka część, która jest tutaj tak bardzo skomplikowana, mówiąc w skrócie, nie? Jeśli chodzi o depresję, to, że tym głównym objawem jest smutek. I ten smutek jest naturalną emocją, w takim sensie, że trochę jak dzieje się tak, że się skaleczymy, no to pojawia się krew i gdzieś jest to taka naturalna też reakcja organizmu i informacja dla nas, co się dzieje. To bardzo podobnie dzieje się z emocjami. One gdzieś w takim wymiarze gdzieś psychologicznym odpowiada, czy pojawia się w wymiarze emocjonalnym odpowiedź w postaci smutku. I to też nas informuje o tym, że znajdujemy się w trudnej sytuacji, no, analogicznie jak do bólu. I dlatego, jeśli tak jest, no to też rozumiemy, co się takiego dzieje, że my troszkę spowalniamy tą osobę, które jakoś są w takim depresyjnym nastroju, opisują, że trochę ten świat przyspiesza, a oni spowolniają. No bo trochę też tak to ma być, to znaczy coś się dzieje trudnego ze mną, w związku z czym też to sprawia, że taka uwaga to zaczyna być skupiona bardziej na tym świecie wewnętrznym niż na tym świecie zewnętrznym. Bardziej się skupiamy, czy bardziej staramy się jakoś dokładnie obejrzeć, co się takiego stało. I też ta sytuacja ma też taki wymiar, że te zmysły, te procesy poznawcze, one gdzieś są na pewno tak zniekształcone. To znaczy, chodzi o to, że z jednej strony, jeśli byśmy jakoś porozmawiali z osobą w takim depresyjnym nastroju, czy w depresji, o jej jakichś negatywnych cechach, czy niepowodzeniach, to na pewno byśmy mieli jak pod mikroskopem dokładnie wszystko wymienione, co się nie udało i co jest nie tak. Natomiast z drugiej strony, jeśli byśmy tą samą osobę spytali o pozytywy, no to nagle okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które są ważne, są gdzieś daleko. Więc ta pamięć na tym przykładzie niepowodzeń jest dużo lepsza niż pamięć tych rzeczy dobrych. Więc te procesy, one są, ale są w pewien sposób pozniekształcane. No i też smutek jest czymś takim, co jakoś tak jednoczy, nie? Jakoś wzmaga poczucie takiej gdzieś wspólnoty, mówiąc w skrócie. Nie? To, co tutaj warto jakoś rozróżnić, zanim tych kawałków, które tutaj co tych statystycznych, które tu gdzieś jakoś Państwu wymieniam, to że gdyby to tak odnieść na przykład do takiej sytuacji, która jest po prostu nieufności czy podejrzliwości, to ta nieufność i podejrzliwość, ona może być z jednej strony elementem naszej sytuacji, czyli może być tym spowodowana, że teraz nieufni i podejrzliwi jesteśmy, ponieważ no właśnie bieżąco doświadczyliśmy takiego zranienia, czy takiego gdzieś, nie wiem, ktoś nas zawiódł, czy oszukał i teraz obronnie jesteśmy nieufni i jakoś ostrożni.
ale ta sama nieufność i ta sama ostrożność, czy wręcz, tak klinicznie mówimy, paranoja, nie, to jest składowa choroby psychicznej. To jest składowa na przykład objaw, jeden z objawów, kilku objawów, które razem złożone dają nam taki objaw na przykład schizofrenii. I no, można powiedzieć, że i tu nieufność, natomiast coś zupełnie innego. Tu mamy chorobę, tu mamy pewną reakcję na sytuację. Tu adekwatną, tu absolutnie nieadekwatną, bo te podejrzenia, które często nazywamy uryjniami, są jakoś zupełnie nieadekwatne do sytuacji. I jeszcze, bo mówię o tym, że to samo, czyli kiedy my mówimy gdzieś o tym smutku, on może mieć różny wymiar, czy w różny sposób możemy to rozumieć. Najczęstszym takim, w cudzysłowie, nieporozumieniem jest coś takiego, kiedy no, spotykamy się z taką opinią, czy z taką perspektywą, że no, ja właściwie nie wiem czemu, czy co się takiego stało, że jestem smutny. W tym sensie, że jakby to musiałoby być zewnętrznie jakoś bardzo wyraźnie uzasadnione. Zamiast jakoś po prostu też uznać, że to, że komuś w mojej sytuacji byłoby wygodnie, to, że komuś byłoby dobrze, że nie wiem, mam co jeść, czy coś mieszkać, czy mieszkać gdzie, nie? To on jakoś mówi, że to już jest, powinien być zadowolony z życia. A trudno jest właśnie uznać, że bardzo w tej sytuacji biorą udział subiektywne sprawy, subiektywne elementy. No, w sposób naturalny ten smutek jest związany, czy ten element depresji jest związany z pewnym podsumowaniem, konfrontowaniem i takim elementem żałoby. I dlatego wydaje się też taką naturalną rzeczą, że im jesteśmy starsi i mamy więcej lat, tym więcej różnych rzeczy zaczynamy no, widzieć z pewnej perspektywy, z pewnego dystansu. I też pojawia się, czy to też jest jakoś związane z takimi wyborami, które podejmowaliśmy, z sytuacjami, w których jesteśmy, z pewnymi, no, nie bez powodu, jak tutaj mamy o tym, że 40 rok, że czy najczęściej zaczyna taką przedłużoną depresję koło 40 roku życia, kiedy pojawiają się takie myśli właśnie, tak symbolicznie mówimy o bilansie 40-latka, kryzysie 40-latka, także że gdzieś przychodzi nam do głowy, że już czegoś się nie da, że już coś jest bezpowrotnie stracone, czy z czymś się jakoś zaczynamy też po prostu w procesie dojrzewania bardziej świadomie konfrontować, bardziej dojrzale. Tym elementem, który tu jest i który zawsze, jeżeli mówimy o tym komponencie, czy tym elemencie takim gdzieś psychologicznym, psychicznym, no to zawsze też musimy uwzględnić, czy trzeba jakoś o tym pamiętać, że on może i też ma taki wymiar fizjologiczny. Więc to trochę tak, że no, najpierw jak ktoś mówi, że boli go głowa, to pytamy się, czy się w nią nie uderzył. Tak? A nie, czy to jest naturalne, że to jest jakieś napięciowe albo migrenowe ból głowy. Najpierw sprawdzamy, czy nie uczestniczył w wypadku, czy jakieś substancje psychoaktywne, nie wiem, impreza wczoraj nie jest gdzieś przyczyną tego bólu głowy. No i tu mamy podobnie, to znaczy musimy pamiętać, że zanim jakoś zaczniemy mówić o tych aspektach psychologicznych, bo głównie właściwie dzisiaj o tych aspektach psychologicznych tej choroby chcę powiedzieć, no to, że ono ma swoją komponentę po prostu fizjologiczną, że w przypadku, kiedy mamy niedoczynność, nadczynność tarczycy, nadnerczy, kory nadnerczy, czy różnego rodzaju elementów zaburzeń hormonalnych, czy innych chorób, to jakoś współwystępuje, czy też ta zaburzona taka gospodarka powoduje, że też mogą się pojawiać objawy depresyjne. I to jest taki podwójny kawałek, to znaczy z jednej strony jakoś wydaje nam się oczywiste, że jeżeli nieprawidłowo funkcjonują i mamy niezrównoważoną taką gospodarkę hormonalną, no to że podobnie będzie z takim kawałkiem
gdzieś w nas niezrównoważenia emocjonalnego. Ale to ma też drugą stronę, to znaczy jak tu spojrzymy zwłaszcza na te zespoły bólowe, jak zobaczymy udary czy zawał, czy nowotwór, to czy nawet cukrzycę, to się pojawia, czy się rozumiemy, że też to ma taki drugi wymiar, o którym trochę mówiliśmy wcześniej, przy tym 40 roku życia, czy tam później, no, że po prostu te sytuacje nas z czymś bardzo mocno konfrontują. To znaczy, jeśli ktoś ma zawał serca, to on trochę musi przemyśleć od nowa swoje życie, styl życia i sposób funkcjonowania, no, tym bardziej w przypadku nowotworu czy innych chorób. I tu nie chodzi tylko o taką prostą korelację związaną z tym, że nieprawidłowo działa i pojawia się jakieś nieprawidłowe wydzielanie hormonalne czy inne, tylko że no, coś ta sytuacja z nas z czymś konfrontuje, z jakimś tematem, który musimy sobie, no tak jak mówiłem gdzieś na początku, na tym pierwszym slajdzie, informuje nas o sytuacji trudnej. Nie? Tak jak ból, to skaleczenie, to tu informuje nas o tym, że jesteśmy w pewnej sytuacji trudnej, z którą musimy się zmierzyć, którą musimy jakoś się zaadaptować. Te zespoły bólowe dla mnie osobiście są takim najsmutniejszym elementem tej statystyki, bo dla mnie sporym elementem, czy sporym kawałkiem, o którym one świadczą, to to, że łatwiej nam przyjść do lekarza i powiedzieć, że nam coś boli, boli nas coś, tak, zgłosić, bo to zespół bólowy to jest taka sytuacja, w której mówimy o tym, że no właśnie, że coś nas boli, nie? Niż powiedzieć o cierpieniu, które nie ma wymiaru fizycznego, fizjologicznego. To znaczy łatwiej nam powiedzieć o tym, że nas coś boli, niż porozmawiać czy powiedzieć o emocjach, które też ten ból powodują, czy też mogą być. Nie? I to współwystępowanie pokazuje, że tam jest nie tylko problem bólowy, ale też jest jakiś temat i boli nas, no nie tylko w cudzysłowie ta głowa, ale też coś nas boli tak emocjonalnie również, jakoś w kategorii tych emocji. Króciutko, bo to tak jak mówiłem o tym podejrzliwości, że ona może w różnych miejscach występować sobie i że może być naturalną reakcją pewną taką związaną z sytuacją oszukania i że teraz jestem nieufny, ale może być też objawem jakoś choroby. Tak tu, jeśli ktoś mówi o smutku i o depresji, to ona no, tak przewija się w różnych aspektach, w różnych elementach tego, co nazywamy psychopatologią, czyli różnych zaburzeniach ten objaw pojawia się. Jako główny i podstawowy, takim, którym głównym problemem, głównym objawem jest smutek, to jest duża depresja. I dystymia to jest coś takiego, że kiedy w dużej depresji mówimy o utrzymującym się stanie depresyjnym, to w dystymii to jest opisane według europejskich norm, w amerykańskiej klasyfikacji ta dystymia właściwie jest traktowana w ogóle jako osobowość depresyjna. To znaczy tam jest powiedziane, że właściwie co najmniej od 2 lat jest taka sytuacja, że ja no nie mam 2 miesięcy, żeby się czuć lepiej, czy żeby nie być smutnym. Więc to jest taki proces albo właśnie uznawany, czy jakoś opisywany w tej klasyfikacji amerykańskiej jako osobowość depresyjna albo dystymia w Europie, ale to jest taki właściwie stan przewlekły. Ta duża depresja to jest taka sytuacja, w której ja mówię, że w tym momencie jest tak, że od pewnego czasu bieżąco, co najmniej od 2 tygodni utrzymują mi się objawy obniżonego nastroju. To za chwilę powiem szczegóły. Natomiast tych parę słów wstępnych, zanim do tego przejdę, to jest ważne, żeby pamiętać, że czasem w cudzysłowie ta depresja nie jest głównym problemem, bo na przykład jeśli sobie sięgniemy tutaj na dół do tych plusów, to też dzieje się tak, że to jest tak napisane, są zaburzenia organiczne, ale to są takie sytuacje, w których pojawiają się procesy otępienne, procesy gdzieś zanikowe, jakieś choroby, które są związane z deficytami w mózgu po prostu. Nie? I tego efektem czy objawem jest na przykład otępienie. Więc często jest tak, że ten proces taki organiczny,
on jest tak przewleczony, czy tak przemieszany z tym objawem depresyjnym. I to właśnie się zaczyna tak, że właściwie nie wiem, czy ten człowiek jest bardziej wycofany, bardziej jakoś tak stłumiony, czy po prostu zaczyna różne takie procesy związane z pamięcią i różnymi objawami takimi organicznymi tam się na pierwszym planie dziać. Czasem to się miesza. Z drugiej strony te zespoły odstawione to jest trochę tak, jakby nawiązał do tego bólu głowy i pytania, co wczoraj robiłeś, czy nie było imprezy. To jest ta sytuacja, kiedy tak naprawdę głównym, podstawowym problemem jest uzależnienie, to też w przebiegu, kiedy wychodzi ta osoba z uzależnienia, to też znowu, zgodnie z tym schematem czy rozumieniem tego, o czym dzisiaj mówimy, kiedy ten destrukcyjny sposób radzenia sobie z problemem, bo to mały książę, jak był na planecie pijaka, to pytał się, czemu to pijesz? On mówił, no piję, żeby zapomnieć. No a o czym? A że piję. Czyli czy to jest takie błędne koło, czy że to jest taka sytuacja, w której w jakiś destrukcyjny sposób radzimy sobie z problemami, jakoś je odsuwając, zapijając, czy używając różne inne substancje. Więc kiedy zaprzestajemy tego robić, w sposób naturalny, znowu właśnie, tak jak mówię, konfrontujemy się ze stratą. To znaczy pojawiają się różne rzeczy, pewien ból i pewne emocje, które właśnie, o których nas informuje ta depresja, z którymi musimy się zmierzyć. Tutaj te pozostałe dwie części, jedna po prawej, drugie po lewej, to jest tak, że ten element depresyjny może dołączyć się do zaburzeń nerwicowych, ale też może być częścią poważniejszych zaburzeń, czyli zaburzeń, które gdzieś te nasze zmysły, gdzieś te nasze procesy poznawcze zaczynają nieprawidłowo działać i pojawiają się zaburzenia afektywne, w sensie pojawiających się też elementów takich psychotycznych, urojeniowych. I to wtedy bardziej mówimy znowu pierwszoplanowo o temacie gdzieś leczenia tych zaburzeń takich psychotycznych z istnieniem czy z dołączeniem się tych objawów depresyjnych. Podobnie jak tam jest napisane depresja poschizofreniczna, znowu podobna historia, kiedy ja okazuje się, że jestem chory na taką chorobę jak schizofrenia, To też muszę sobie poukładać na nowo życie, to też muszę się z tym zwierzyć, z tym faktem. I zwykle właśnie w mniej więcej w przebiegu roku od diagnozy pojawia się taki epizod depresyjny, który po prostu jest związany znowu z tą konfrontacją, z tą rzeczywistością. Jeśli chodzi o sam element, czy samo zrozumienie, czym jest, tu trzeba pamiętać, że mamy zaburzenia snu i apetytu. To znaczy może równie dobrze to wszystko przebiegać z pewnym takim pobudzeniem, czyli że my nie możemy spać, nie możemy sobie znaleźć miejsca, my gdzieś jesteśmy w niepokoju, ale może być tak, że nie możemy zasnąć, ale z drugiej strony no to właśnie może być odwrotnie, my się objadamy, My gdzieś nie możemy się obudzić, my nie możemy wstać z łóżka. Myślę, że to, co tutaj jest charakterystyczne, to to, że my opisujemy to jakoś takim stwierdzeniem, nic mnie nie cieszy, nic mnie nie bawi, nic nie sprawia mi przyjemności. To jest taki efekt tego, czegoś takiego, że ja po prostu jeszcze raz wracam do tej istoty tej choroby. Odczuwam pewien ból, czy odczuwam pewien wewnętrzną sytuację, że jestem w pewnej wewnętrznej sytuacji trudnej emocjonalnie. I ponieważ ona po prostu, no tak jak leci krew, tak tutaj te emocje są nieprzyjemne. No ja stawiam jej granicę, tylko taką, no nie za pomocą plastra, który naklejam na ranę, tylko za pomocą takiego sposobu wytłumienia tych emocji. To znaczy ja je wyciszam, ja je wytłumiam. I to powoduje, no my skutecznie, w cudzysłowie, ten plaster taki naklejam, bo ja przestaję czuć cokolwiek. Ja wytłumiam emocje,
zaczynam od tego, żeby nie czuć tych negatywnych, ale ja je wytłumiam w ten sposób, że przestaje mnie cokolwiek cieszyć. Nie cieszy mnie, bo też mnie nie martwi. W takim sensie, że ja się zobojętniam. A kiedy się zobojętniam, no to wtedy jest mi już wszystko jedno i właśnie mówię, nic mnie ani nie cieszy, ani też mnie nie martwi. No, niestety staje się też obojętne. To, co jest tym kryterium diagnostycznym, tam jakoś opisane, no to właśnie, że co najmniej 2 tygodnie jest właśnie ten obniżony nastrój, tak, związany z zaburzeniami rytmu tego dobowego i z takim gdzieś, to tak objawowo opisujemy. Natomiast to, co jakoś gdzieś myślę sobie, jest w takim rozumieniu, no to, że to jakoś pokazuje, czy mówi o tym, że, no, że coś takiego się dzieje z nami, że my no, jakąś trudność przeżywamy. Tak? I tu może być uczucie zmęczenia, utraty energii, tak jak mówiłem o tych funkcjach poznawczych, myślenia, skupienia, powracających myśli o śmierci jako takiego elementu związanego z jakimś wyjściem, czy ucieczką, czy ulżeniem sobie i tak dalej, i tak dalej. W zależności od głębokości, od tego, jak bardzo to cierpienie na nas wpływa. No właśnie, to tak troszkę jak mówiłem, to też to, czy w formie dystymii, czy w formie tej osobowości, to chodzi o to, że ten nastrój utrzymuje się przez większość dni, przez minimum 2 lata i te wszystkie objawy, które mieliśmy, są, i że nie ma co najmniej tych 2 miesięcy, żeby było lepiej. Tak jak mówiłem na początku, to dotyczy, jeśli jakoś jesteśmy w tym kawałku takim psychologicznym mechanizmu, pewnej straty, pewnego takiego gdzieś straty, która z jednej strony oczywiście dotyczy konkretnej straty bliskiej osoby, przyjaciół, zdrowia, pracy, czy pozycji społecznej, czy innych rzeczy, czy pogorszenia sytuacji, czy innych, no po prostu wszystko, co jakoś z taką kondycją jest takim elementem gdzieś naszej, no, naszej kondycji się wiąże. I to, co no, tak trudno ująć w jakieś normy, no to jakoś jest opisywane w ten sposób, że też przez różne takie społeczne ujęcia typu, tak powiem, w stereotypie, nie, można usłyszeć, że o, jeszcze tam rok nie minął, ona tu, proszę, męża jeszcze rok nie minął, pochowała, już w kolorowych sukienkach chodzi, tak, w cudzysłowie, jako taki element, który gdzieś tam pokazuje, jak to gdzieś tam funkcjonuje sobie, a no jest to sprawa bardzo taka subiektywna, jeśli chodzi o gdzieś żałobę i tą sytuację, kiedy ta żałoba też ma swoje etapy, gdzieś negocjacji, gdzieś walki, gdzieś zaprzeczania, do rozpaczy, do pogodzenia. W każdym razie mówi się, że jeśli taka żałoba do roku trwa, tak, że czymś normalnym jest żałoba, która trwa od 6 miesięcy do roku. To jest normalna sytuacja, w której my potrzebujemy czasu, żeby z ważną stratą, z ważnym brakiem się pogodzić. Kiedy mija rok i nie ma żadnej poprawy, od 6 miesięcy do roku, czyli no, tak po roku właśnie mówimy, że nie ma żadnej poprawy, no to wtedy jakoś mówimy o tym, że to jest przewlekłe, czy że trzeba by jakoś zobaczyć, czy pomyśleć o tym, czy nie ma potrzeby jakiejś pomocy w tym, żeby tą żałobę jakoś dokończyć, czy jakoś pomóc w jej przezwyciężeniu i tak dalej. Ale też mamy takie 2 kategorie żałoby odroczonej i takiej antycypacyjnej, czyli związanej z przewidywaniem. To jest trochę tak, że no, ja wiem, że ja stracę pracę i chociaż jeszcze chodzę do niej, to wiem, że to ja już jestem w żałobie. Nie? Ja wiem, że ten związek to nie ma sensu, jeśli chodzi o przyszłość. W związku z tym, pomimo, że ja jeszcze w nim jestem, to ja już przeżywam tą żałobę, jeśli chodzi o to antycypacyjne. No to samo się dzieje w przypadku jakąś choroby, śmiertelnie choroby. No myślę, że też to jest część z tego jest związane też, dlaczego jakoś
potrzebne są hospicja w takim sensie, że rodzina jakoś nie daje rady, już jest przy tych emocjach związanych ze schodzeniem, w różnych aspektach, tak? Już jest, pomimo że ta osoba jest, to jest w jakiś sposób przy tym smutku bardziej, chociaż jeszcze tu i teraz jeszcze tego nie ma, to przewidywanie zastępuje, czy jakoś wypełnia to myślenie. Z drugiej strony ta odroczona to jest takie sytuacje, że no tak najbardziej ogólnie to można powiedzieć, że jeśli się, nie wiem, studenci przygotowują do egzaminów, mają sesję tam pod koniec roku, to po prostu się uczą i odkładają wszystko na później. No ale jest tak, że ta reakcja potem i tak ma, to odreagowanie i tak ma miejsce. Czyli oni wyjeżdżają na wakacje i teoretycznie już powinni tylko się cieszyć, ponieważ wszystko pozaliczali, ale właśnie wtedy, kiedy jest miejsce, kiedy są te wakacje, kiedy jest ta przestrzeń na to, te wszystkie rzeczy stłumione i odłożone nagle się pojawiają i nagle się, że tak powiem, wylewają. I to podobny ma mechanizm, jeśli chodzi o te elementy odroczone, to znaczy, kiedy są ważne, graniczne, mówiliśmy ten kryzys wieku 40, ale też takie rzeczy jak zakończenie studiów, jak ślub, jak urodzenie się dziecka, różne elementy, które w swoim przeżyciu, w naszym przeżyciu jakoś są takimi elementami granicznymi, to znaczy coś się kończy, coś zaczyna. To jest ten element, który sprawia, że my jakoś pojawiają się te rzeczy, które są niedomknięte. Jak zamykamy za sobą pewien etap, to te rzeczy, które są nieuporządkowane i odroczyliśmy, ze zdwojoną siłą się pojawiają. Po prostu. Więc to, że czegoś tu nie ma, to nie znaczy, że się nie pojawi. Nie? Że to poukładanie niestety, ale się pojawia w takiej postaci odroczonej żałoby. I taki element, który tutaj chciałbym, żeby Państwo dobrze zrozumieli, to jest taki kawałek, czy taka perspektywa, która jest perspektywą psychologiczną. Zaczynamy od tego, o czym mówię, to znaczy, że jest sytuacja jakiejś straty. Ta strata jest bardzo subiektywna. Często może to być niezrozumiane, dlaczego dla mnie ta sytuacja jest, bo to jest trochę tak jak, nie wiem, z wartością sentymentalną różnych rzeczy. Ktoś to powie, że to jest nic niewarte dla mnie, to jest coś nieobliczalnie ważne. Więc to jest podobnie, ta strata to ona oczywiście ma wymierny jakiś aspekt, ale chodzi o to, że to jest coś subiektywnie ważne dla nas i też kłopot jest taki, że często trudno jest w ogóle się nam przyznać czy nazwać, tak jak mówiłem w tych zespołach bólowych, że to takie głupie, że to jest tak dla mnie ważne, że ja to tak bardzo to przeżyłem, że to jest tak bardzo jakoś istotne. I jedną z takich rzeczy błędnych, które się dzieje, to, że właśnie my zamiast jakoś zmierzyć się i pozwolić na to, że uznać, że to jest jakaś strata, to tak się wzmacniamy w tym, żeby dalej w takiej sytuacji, która jest dla nas trudna i budująca ból, jakoś istnieć, dalej funkcjonować. To jest trochę taka sytuacja, ale to może po kolei. Czymś takim, tym pierwszy kawałek, to jak tu jest strata, jaki jest pewien brak, jest pewien dyskomfort, to tak, ja porównując to do rozstania się ze związkiem, ja przechodzę żałobę, to znaczy myślę sobie tak, rzeczywiście szkoda mi było tego związku, szkoda mi tej osoby, szkoda mi tej relacji, ja się z nią rzeczywiście żegnam, ja rzeczywiście najpierw próbuję, co mogę zrobić, ale ostatecznie gdzieś mówię o tym, że tak, to była wyjątkowa osoba, ważna w tym momencie mojego życia, ale też moje inne relacje na przykład będą wyglądały inaczej. Że ja nigdy więcej nie pozwolę, żeby ta relacja i ta wyjątkowość, która była w tej relacji, żeby ona się powtórzyła, czy że ja się żegnam z czymś i ja zaczynam nowe relacje, nie tylko nowe w sensie z nową osobą, ale też nowe w sensie nowych schematów, nowe sposoby postępowania, nowe na przykład bardziej swoje potrzeby uwzględniając i tak dalej, bo gdzieś to pożegnanie, jeśli chodzi o relacje, to najtrudniejsze jest z tym kawałkiem wewnętrznym, czyli z tym wszystkim, co ja jakoś zainwestowałem, z tymi wszystkimi nadziejami, które są związane z tą osobą, ze wszystkim, co jakoś wokół tego i tej relacji jakoś poukładałem i dałem. I to jest
nie tylko chodzi o tą konkretną osobę, ale też i to wszystko, że ta nowość to jest to, co ja muszę właśnie na nowo poukładać. Nie? Więc czymś normalnym jest to, że jest żałoba, ale jest gdzieś coś nowego. Właśnie to, co się mówi o Marku Król, niech żyje król, to znaczy coś się kończy, coś zaczyna. Coś też jest to jakaś nauka. W ogóle jest cała taka teoria kryzysów gdzieś jako rozwoju człowieka, że ona jest od kryzysu do kryzysu, to znaczy, że ja musi się coś przełamać, musi być coś wyczerpany, jakiś model, żeby powstał nowy. Czyli, że ja realnie oceniam i widzę, bo też gdybym mówił, że teraz szukam innej osoby odnosząc do relacji takiej samej dalej, no to tak naprawdę bym gdzieś tej żałoby nie przeżył, to bym był gdzieś, nie byłbym w tym nowym. Więc takim czymś naturalnym to jest właśnie to, że mnie boli, że ja to opłakuję i że zaczynam trochę na nowo, inaczej. I też jestem mądrzejszy, bardziej dojrzalszy o to doświadczenie. Kiedy jest tak, że my nie jesteśmy w stanie, tak mówiąc w skrócie, przeboleć tej straty, to znaczy kiedy jest ta sytuacja, że jest żałoba, żałoba i żałoba i żałoba, no to jest ta sytuacja, o której tam pisałem o dystymii na przykład, tak? Czyli że trwa, nie wiem, mija te dwa lata, czy wręcz, tak jak ty mówiłem, w klasyfikacji amerykańskiej jest odpowiedziane jako osobowość depresyjna. To znaczy, że są takie rzeczy, bez których znaczy, ja po prostu nie bardzo umiem żyć, to znaczy nie wyobrażam sobie życia. I to jeśli chodzi o osobowość taką depresyjną, to jest tak, że jeżeli ja na przykład nie dostałem miłości, nie dostałem ciepła, nie dostałem uwagi w tym pierwszym okresie, no to bardzo trudno mi jest tak żyć, jakby nic się nie stało. To jest życie z pewnym deficytem i z pewną właśnie taką pragnieniem niezaspokojonym, z pewną żałobą. Ale też może to dokładnie tak jak w tej dystymii, no po prostu jest coś, z czym ja się nie jestem w stanie pogodzić. Nie umiem sobie poukładać życia bez tego i dlatego pozostaję w żałobie, niezakończonej żałobie. To są te sytuacje, o których mówiłem, że ta żałoba trwa dłużej niż rok, w dystymii mówimy, że co najmniej dwa lata i kiedy jest potrzebna pomoc związana z jakby z dokończeniem tego, zamknięciem, pogodzeniem się, pójściem dalej, bo samemu gdzieś to zahaczyło się o takie tematy i problemy, które sprawiły, że tej żałoby nie umiem dokończyć. No i trzecia ścieżka, która wbrew pozorom no, może być jakoś niespodziewana, czy jakoś, no chcę ją wytłumaczyć, bo ona może wydawać się jakoś wbrew takim naszym stereotypom. A mianowicie najgorszą z możliwych rozwiązań jest brak żałoby. I to no raz, że to się odracza i ona wcześniej czy później i tak będzie, ale ten brak żałoby to jest ta sytuacja, w której ja zaprzeczam swoim uczuciom, zaprzeczam swojemu bólowi. No tak mówiąc metaforycznie, dalej sobie skaczę z tym workiem kamieni na plecach, no generalnie udając, że wszystko jest w porządku, że nic się nie stało. Jak mówiąc, psy rozstania, mnie to obeszło, że się rozstałem, w ogóle co tam, nie? I to są takie osoby, które my jakoś tutaj, mówię tutaj, bo to termin, który przez jakoś pacjentów jest uknuty, że to są osoby takie, które określamy mianem słoneczka. Zawsze uśmiechnięty, zawsze da wszystko w porządku, generalnie nie ma żadnego problemu, zawsze każdemu pomoże, tyle tylko, że to jest trochę takie, ciągle karmię innych i dziwię się, że jestem głodny. Nie? Że generalnie ciągle karmię innych, no a dzieje się tak, że jestem głodny. No i jak to może być, nie? Że ja jestem tak, nie, bo gdzieś nie ma tego kawałka uznania i tego gdzieś, i to po prostu prowadzi do wyczerpania. To wtedy nic dziwnego, że jak ja tak skaczę z tym workiem kamieni radośnie, no to pewnego dnia po prostu już te stawy, te siły mnie opuszczają. No oczywiście proces jest taki, że najpierw no właśnie mobilizuję, tak jak tej odroczonej, te siły, żeby to przed, żeby prawda, być dziennym, no ale wcześniej czy później jakby to fizycznie ciało mówi, że no niestety, ale no, trzeba się z czymś mierzyć, z jakąś konkretną rzeczywistością, stratem, brakiem, czymś, z czym, nie? I tu, to po prostu to nie jest ten stereotyp, który tak bardzo pokutuje i który mówi, że no właśnie jak ktoś ma depresję, generalnie to trzeba byłoby go wysłać do kamieniołomu, no by się zajął czymś konkretnie, nie wiem, robotą jakąś, by się do roboty wziął, nie wiem, kogo, coś tam,
a nie tam wymyślą. Nie? I ja rozumiem, że to w duże miejsce jakoś jest tym wcześniejszym, czyli żałoba, nie? Żeby odwrócić uwagę. Ale w tej sytuacji trzeciej, o której mówię, to jest taka sytuacja, gdzie ja właśnie sobie ten kamieniołom sam funkcjonuję, sam sobie go funduję. To znaczy ja gdzieś dużo lepiej by było, gdybym się rozpadł, ale ja dzielnie walczę i w związku z tym te konsekwencje są takie, jakie są. Tak jak mówię, to ta metafora z tym skakaniem z workiem kamieni, z uśmiechem, no wcześniej czy później kończy się wyczerpaniem. Kończy się tym, że no tak jak w depresji, nie mam siły wstać z łóżka. Po prostu fizycznie tej radości, tak? Niby wszystko w porządku, tylko nie chce mi się żyć. Nie? Przechodzimy troszkę z tego zrozumienia do tych elementów leczenia. No, trzeba przede wszystkim pamiętać, że jeżeli jesteśmy przy temacie depresji, to to jest choroba całego ciała. To znaczy tam jest ewidentnie, niezależnie od jakiego wymiaru, jak już mówimy, taki wymiar też fizjologiczny. No i tam wiedzą Państwo, no cała epoka to, że tak powiem, metoda. Z tego co pamiętam, to Chopin na depresję to moczył nogi w zimnej wodzie i tak dalej, no ale no, nie ma jakby tu powodu zaprzeczać, że no, mamy tych 21 rodzajów różnych leków, które mają różne mechanizmy, różne aspekty, są różne spektrum związane z tym kawałkiem przeciwdepresyjnym. Tak? Też czasem się to nie tylko przeciwdepresyjne, ale i neurotyczne się jakby pojawiają w różnych kontekstach. Nie? Przy czym, jeszcze raz mówię, no, trzeba pamiętać o tej całościowym, to znaczy to jest taki kawałek, że jeżeli my weźmiemy te leki przeciwdepresyjne po to, żeby dłużej skakać z tym workiem kamieni, no to pojawia się pojęcie depresji lekoopornej. To znaczy my owszem, dostajemy leki, które fizjologicznie nas wspierają, no ale sytuacja się nie zmieniła. Po pewnym czasie po prostu organizm się przyzwyczaja, a ten ból, który mieliśmy i z którym się nie zmierzyliśmy, dalej sobie jest w nas. Więc też z jednej strony ten element lekowy jest takim pomocnym, bo to też tak się mówi, że trzeba by, jeśli by miało się zregenerować te nasze deficyty takie fizjologiczne, bo to chodzi o receptory, które po prostu należy osłaniać, które muszą się zregenerować, więc w tym wymiarze fizjologicznym to są te leki, taką pełną funkcję, no to trzeba byłoby na rok przenieść się na jakąś bezludną, najlepiej ciepłą wyspę, poleżeć na plaży, żeby to wszystko tam się zregenerowało. Nie? Więc no, ten aspekt fizjologiczny jakoś niewątpliwie ma miejsce i jest jakoś wspierający, związany z tym leczeniem takim w tym. No ale też jeśli chodzi o ten element taki terapeutyczny, no to on oczywiście bardzo jest indywidualnie jakoś związany z sytuacją, ale no, na przykład mamy coś takiego jak oddziały dzienne. To jest taka sytuacja, zwłaszcza w kontekście depresyjnym, to mówimy o oddziałach na przykład leczenia zaburzeń nerwicowych, bo wtedy to jest ten kawałek, jak Państwo spojrzą sobie, przypomną ten element tu taki, który ja Państwu pokazywałem gdzieś związany z tymi zaburzeniami. To jest tak, że mamy też spory kawałek właśnie tutaj nerwicowy. No i że to jest część taka wspólna. Niektóre rzeczy jakoś tu wymagają na pierwszym miejscu leczenia farmakologicznego i psychiatrycznego. Im bardziej jesteśmy w kierunku tych elementów nerwicowych i osobowościowych, to są te kawałki, które ewidentnie na pierwszym planie, szanując i rozumiejąc całościowość choroby, wymagają też tego aspektu takiego terapeutycznego, czyli jakiegoś gdzieś pomocy w tym poukładaniu sobie tego, co czuję, co się dzieje we mnie, bo też no, mówmy się, że trudno być przy sobie i z boku siebie, patrzeć na siebie i być z boku. W takim sensie no, to tak właśnie jest powiedziane, że lekarze się najgorzej leczą,
i tak dalej, a szewc bez butów wchodzi, w takim sensie, że my gdzieś, no trudno leczyć w rodzinie kogoś, tak? Czyli no, zwłaszcza jeśli do nas dochodzi, no to potrzebna jest gdzieś ta pomoc z boku, żeby różne rzeczy zobaczyć, żeby ten element takiej relacji, wsparcia innego jest tu bardzo ważny. Więc no, na przykład są oddziały dzienne i to jest taka forma, która jest w ramach Narodowego Funduszu rozpowszechniona leczenia, mówię o oddziałach dziennych, leczenia zaburzeń nerwicowych. Ważną częścią jest to, co robimy, czyli ten element gdzieś edukacji, czyli gdzieś rozumienia tego. I tu dochodzimy do kolejnego przykładu, to znaczy tego, który no jakoś polega na indywidualnym zrozumieniu, co się z nami dzieje. Po pierwsze, jakoś definiowanie właśnie i ocena nasilenia tego. Po drugie, zobaczenie czy analiza tego, co wywołuje, czy co, gdzie jest ten element, tutaj mówimy czynnika spustowe, czyli te elementy, które jakoś prowadzą do takiego gdzieś gorszego, pogorszenia się. Nie? To tak w skrócie jest opisane jako taka analiza, czy zobaczenie, jakie elementy, gdzie jest ten punkt krytyczny. No i też druga strona, to znaczy, no dobrze jest jakoś wiedzieć, co robi mi dobrze, to znaczy jakie, zamiast ten proces taki nakręcający się wchodzić w tą spiralę w dół, to co, jakie koła ratunkowe mi pomagają, to znaczy co robić, kiedy samo samopoczucie się pogarsza. Nie? Mamy dużo różnych form poradników czy różnego rodzaju literatury, które wokół tego są. Jakoś myślę za cenną skorzystałem tutaj z przykładu pani Wojdyło, która bardzo dużo o ten temat pisze i ona wymienia, tu, dlatego to tak pozwoliłem sobie zacytować z niej, na przykład 10 elementów, które jakoś w tej konkretnej sytuacji można sobie odwołać, oczywiście do których można się odwołać, oczywiście bardzo adekwatnie do osoby i do tego, w jakich warunkach jesteśmy, tak? Nie wiem, pójdę do kina, albo nie wiem, spotkam się z kimś, nie wiem, albo obejrzę film, niekoniecznie w kinie, bo warunki są, jakie są pandemiczne, ale mogę też obejrzeć w inny sposób. Tak? Przeczytam książkę, tak? Zapraszam kogoś, żeby porozmawiać. Nie będę krytykować najbliższych. Tak? O dolegliwościach rozmawiać będę tylko z rehabilitantem i lekarzem. Nie będę narzekać. Nie wiem, będę jadł mało tłustych potraw, tak? I słodyczy. W ciągu dnia dwa razy będę na przykład spędzać na spacerze czy różnych takich ulubionych, dostosowanych do mnie możliwości. Będę, nie wiem, spisywał przepisy, żeby mieć, dać kogoś na przepis, na prezent. Tak? Będę robił różne rzeczy, które nie robiłem, które potrzebuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to oczywiście są jakieś tylko przykłady, ale takie elementy tego, jak te koła ratunkowe, one mogą być kształtowane i one oczywiście odnoszą się do obserwacji i rozumienia też siebie. Nie? Z takim znowu przykładowym, bo tam jest dużo różnych i byśmy musieli też sporo czasu jakoś spędzić, żeby ten czas jakoś związany z opisem terapii jakoś gdzieś pogłębić, ale na przykład to jest taki element poznawczego modelu ABC, czyli A, czyli coś mnie aktywuje. To jest jakaś sytuacja, która, nie wiem, jest jesienny wieczór. Tak? I ten jesienny wieczór jako taki jest dosyć obiektywny, no bo wszyscy w tym jesiennym wieczorem uczestniczą, ale towarzyszą temu nasze jakieś beliefy, czyli przekonania. Czyli one aktywują różne rzeczy w nas wewnętrzne. Ten jesienny wieczór aktywuje w nas różne rzeczy, czyli ma różne cecze i różne konsekwencje. I te konsekwencje, one są związane z tym, jakie my mamy przekonania, co w nas to aktywuje. Czyli, że gdzieś to, co się dzieje, to jest też związane z tym, jak my postrzegamy różne rzeczy. Tak? Można powiedzieć, że ten jesienny wieczór to jest coś, co może nam się bardzo fajnie kojarzyć. Może być bardzo pozytywne wspomnienie, ale może być bardzo trochę tak jak, nie wiem, małe pomieszczenie może łączyć się ze skojarzeniem właśnie klaustrofobii, ale może się łączyć z jakimś poczuciem, nie wiem, bliskości, intymności. I to też jest coś, o czym warto pamiętać. To znaczy, że ten takie koło reakcji fizjologicznych, które no, wywołują różne zachowania w nas, no bo jak nas coś boli, no to reagujemy. Jak
też zaczynają, jak reagują, też myślimy o tym, ale to też jest związane z pewnymi emocjami. To jest takie koło, które się nieustannie jakby toczy, pokłada, dokonuje i dzieje. Tak? Tu taki przykład analizy, czy przykład tego, o czym mówimy w odniesieniu do tej naszej rozmowy, czy do tego wystąpienia, tego wykładu, który ja dzisiaj mówię. Jest sytuacja obiektywna, jest wykład. Nie? I teraz, jeśli ja mam automatyczne różne myśli na ten temat tej sytuacji, po prostu neutralnej, to trudne, nigdy tego nie zrozumiem, czy jakieś różne swoje własne wewnętrzne, to potem leci lawina różnych rzeczy. Od tego się zaczyna. Jest sytuacja obiektywna, słuchanie wykładu. Pojawiają się myśli, to trudne, nigdy tego nie zrozumiem i za tym idzie następne przekonania dalej. Jak nie zrozumiem, to znaczy, że jestem głupi. To znaczy, że jestem niekompetentny. To znaczy, że gdzieś jestem smutny. To znaczy, że przestaję słuchać. To znaczy i tak dalej. To koło, o którym gdzieś się mówiłem takie poprzednio, prawda, z tych emocji, myśli, zachowań, reakcji fizjologicznych, my jesteśmy w całości. I te elementy się składają w taki nasz wewnętrzny świat, czy te reakcje. Tak? Trzeba też pamiętać, że w ogóle, i to jest ten kawałek gdzieś związany właśnie z tym nerwicowym, że mówimy o jakimś mierzeniu się z trudną sytuacją, czy jakąś stratą. Subiektywnie, czasem jest obiektywnie sytuacja taka trudna, każdy uzna, że nie wiem, śmierć kogoś bliskiego jest trudna, czasem bardziej jest to subiektywne, ale jest to sytuacja, w której po prostu to zdarzenie, czy ta sytuacja burzy takie nasze dotychczasowe schematy funkcjonowania, radzenia sobie. I w związku z tym ta żałoba i ten proces, o którym mówimy, on ma na celu odbudować właśnie to nowe, czy zrobić inne, bardziej konstruktywne. To jest trochę tak, że często te różne mechanizmy, którymi się bronimy, są z jednej strony takim płotem, którym się odgradzamy, który nas chroni, ale jednocześnie one często stają się więzieniem. Więc chodzi o to, że takie zdarzenia sprawiają, że różne nasze dotychczasowe sposoby radzenia sobie stają się, tak konfrontują. I jeśli one nie działają, czy też to prowokuje do przeformułowania, do zrobienia w inny sposób, w taki, żeby sobie to poradzić. No i na koniec też za panią Wojdyłą, tak bym miał państwu do zaproponowania taki quiz, taką zabawę trochę, która może jakoś uda się troszkę to z innej perspektywy zobaczyć, troszkę zrozumieć tą subiektywność, to o czym mówię, nie? Proszę tego nie traktować jakoś bardzo poważnie, bardziej trochę jak czasem, to nie jest żaden taki test psychologiczny, diagnoza, tylko bardziej taka zabawa, która może jakoś nam to uzupełni, to widzenie tego, o czym mówimy. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, znowu taką jakąś gdzieś tam realną, obiektywną, to znaczy, że idę ulicą i ktoś podbiega i próbuje wyrwać mi torebkę. Tak? Trzymam mocno, w szamiotaminie, wysypuje się ten chodnik, nie wiem, przewracam się, to się rozsypuje, no i napastnik ucieka. Nie wyrwał, nie ten, tak, to się rozsypało i tak dalej. Nie? No i teraz różne sposoby jakby reakcji czy adaptacji do tej sytuacji można sobie przyjąć. Pewnie wiele, ale na przykład można jak najszybciej uciec stamtąd. Jest gdzieś lęk, który jest związany z tym, że ja muszę wrócić do bezpiecznego miejsca. Tak? Ja potem wracam i przeżywam to. Ja się czuję jakoś bezradny i taki, że gdzieś może się to znowu zdarzyć. Nie? Gdzieś dominuje taki lęk tym wszystkim. Tak? Uciekam, gdzieś nawet nie zbierając dokładnie tego. Można tak w cudzysłowie powiedzieć, że to jest taki kawałek mechanizmu, czy taki element, który jakoś opisuje. Tutaj tak jest napisane mysz jako ta wersja A. Ta sama sytuacja może spowodować, że ja reaguję w ten sposób, że zbieram, dzwonię na policję, dopilnowuję, żeby wszystko zostało spisane i odnotowane. Nic bardziej nie denerwuje mnie to niż moja krzywda.
I generalnie ja tak jestem, bardzo kategoryczny. Dobro, zło, ja jestem oczywiście tym dobrym. I po zejściu, owszem, w nieskończoność, znowu ja jakoś myślę o tym, tylko nie tak jak tam z lękiem, tylko o fantazjach gdzieś z takiej zemści. Nie? Czy tak jak mieliśmy lęk, to tutaj mamy pewną złość, która gdzieś sprawia, że ta sytuacja bardzo mnie denerwuje, czy bardzo mnie te. I stąd można powiedzieć, że to tak w metaforze jest trochę jak byk. Nie? I pozostałe dwa. Skrupulatnie to zbieram, układam starannie i zastanawiam się, co mogę zrobić inaczej, żeby nie doszło do tego zajścia w przyszłości. Długo to analizuję, wciąż opowiadam i ciągle roztrząsam, tak żeby trochę zagłuszyć prawdziwe uczucia. I to jest taki element, tak jak mieliśmy lęku i złości, to tutaj mamy kontroli. Takiego gdzieś poczucie oparte bezpieczeństwa na kontroli. Nie? Analizuję szczegóły zdarzenia, wciąż jakoś opowiadam, roztrząsam. To działanie jakoś zastępuje tak naprawdę spotkanie czy przeżycie. Nie? Ja w działaniu sobie radzę. No i stąd też pszczoła jako ten element, który tutaj metaforycznie opisuje to działanie. I ostatni, czwarty, właściwie nic się nie stało. Ja zawsze zachowuję spokój nawet w gwałtownych sytuacjach. Napastnik uciekł. Generalnie nic się nie stało. Pakuję torebkę, idę, jakby nigdy nic się nie stało. Nic nie robię, nikogo nie powiadamiam, nikogo się nie boję. Raz sobie poradziłem, zawsze sobie poradzę. I tak wiadomo, że tylko mogę liczyć na siebie. Na pewno nie czujesz się ofiarą, ale już wiadomo, że nikomu nie zaufasz. W takim sensie, że gdzieś to jest w takim wymiarze właśnie, co tu jest opisane jako ten metaforyczny wilk. Nie? I teraz, jeśli by na to spojrzeć, tak, to ten każdy element ma inny komponent czy inny aspekt, nie? Który jest związany znowu z obroną w tej sytuacji, ale też który ma swoje konsekwencje. Czyli tak jak mówię, chroni, ale też i więzi. No, ta perspektywa lęku gdzieś sprawia, że mam przewlekłe negatywne myśli. Ja gdzieś analizuję i też mówię o tym, że nie poradzę i tak dalej. I tu uczę się na przykład myśleć pozytywnie czy z nadzieją, tak? W takim sensie przeformułowania tego. Nad tym tu jest głównym jakby tym elementem, który może. Nie? Jeśli chodzi o tą złość, no to tak naprawdę ta mściwość, pamiętliwość, czy ten element jakby zaprowadzania ładu na tym świecie sprawia, że ja tracę swoje życie. Tak, więc że gdzieś dotyczące to takiej mściwości, pamiętliwości jest tak trudne, co że tak naprawdę wybaczenie jest czymś pomocnym w poukładaniu. Jeśli patrzymy na to z tej perspektywy takiego reakcji jak pszczoła, no to po prostu możemy być przemęczeni. Gdzieś to zagłuszenie uczuć, to gdzieś w działaniu ciągle tak zajmuje się innymi, a nie sobą. No więc uczę się relaksu. Mów o tym, co czujesz. Bądź przy tym. Nie. Tak, pamiętaj o zmęczeniu. To działanie nieustanne, ono ma służyć, ale też właśnie tak jak może przemęczyć i powodzić zagłuszenie uczuć. No i na koniec ten wilk, czyli tak naprawdę samotność i udawanie, że nic się nie stało. Kiedy tak naprawdę no, jest, stało się, jest sytuacja. Więc jakoś rozmawianie o przeżyciach, takie gdzieś bycie, to jest gdzieś taka przestrzeń, w której okazuje się, że no po prostu się nie jest samym. I to tak właściwie na tym bym się zatrzymał. To w różne strony, różne elementy można jakoś sobie tutaj pójść i w różne strony można jakoś to sobie układać, ale bym zostawił jakoś Państwu taką przestrzeń na jakieś pytanie, uzupełnienie, czy taki element, który jakoś tu z Państwa strony jest, że tak powiem, ważny. Także tak bym się zapytał, co u Państwa w związku z tym, co jakoś Państwo usłyszeli. Dziękuję. Chciałbym, że ten kontakt nie jest taki oczywisty i płynny, jak
no, kiedy się rozmawia i się jest nie za pośrednictwem jakiegoś ekranu, ale może jakieś elementy czy jakieś kawałki takie są, które tak jak mówię Państwa gdzieś no, jakieś pytanie czy jakąś myśl było. No tak, to myślę sobie, że tak można sobie gdzieś różne przyporządkować, czy różne gdzieś perspektywy zobaczyć. Ta zabawa na koniec bardziej tak miała na celu Państwa właśnie sprowokować, zobaczyć, przyjrzeć się sobie bardziej jakby, bo istotą tej depresji jest też to właśnie, że no, że te uczucia to jest taki królewski sposób, czy królewska droga do kontaktu ze sobą, do swojego wnętrza, nie? I gdzieś tego kontaktu, nie? Więc gdzieś tu no, właśnie chodzi o jakiś taki, nie wiem, egoizm, czy skupienie tylko na sobie, ale to, że ten kontakt jest potrzebny, żeby jakoś wiedzieć, co się ze mną dzieje, nie? To przyjrzenie się sobie jest tu gdzieś, myślę, jakoś właśnie, taka świadomość, widzenie się. Też tak sobie myślę, że no, ta sytuacja jest jaka jest, jeśli chodzi o tą sytuację pandemiczną, ale też ta druga strona jest taka, że w związku z nią w przypadku różnego rodzaju właśnie takich tematów, które warto byłoby porozmawiać, to pojawiają się takie elementy, czy pojawiają się takie możliwości właśnie teraz. Gdzieś teleporad również z różnego rodzaju poradniami, z różnego rodzaju psychologami, osobami i że no, też w związku z tym tak naprawdę właśnie jest to taka możliwość, czy też nowa możliwość jakoś bardziej skorzystania. Pozostawiam, że tak powiem, czas do Państwa. Rozumiem, że nie ma pytań, nie ma jakichś... Jeżeli Pan pozwoli, ja mogłabym mieć jedno pytanie. Oczywiście. Jak wygląda teraz, jak Pan prognozuje, jaki wpływ będzie na nas miała pandemia? Czy już się pojawiają wzrosty w liczbie osób, które sięgają po pomoc specjalistów? Czy to nie jest jeszcze takie proste do oszacowania? Znaczy ja myślę sobie, że ten bezpośredni wpływ jest omawiany i pokazywany w wiadomościach, to znaczy, że jest zdecydowanie większa ilość zgonów w związku z tym, że się później do tego specjalisty docieramy i trafiamy z różnych powodów. I to jest taki rozłożony nie tylko związany z psychicznym, ale z tym, że no, te różne rzeczy, którymi normalnie byśmy jakoś tam po prostu poszli, to odlekamy. Natomiast jeśli chodzi o te skutki takie emocjonalne, no to przede wszystkim jest ten wymiar takiej samotności i takiego izolowania, nie? To jest taki gdzieś kawałek, no to się tak wydaje, że to jest w zasięgu ręki, bo mam ten, nie wiem, komórkę czy ten laptop,
Ale to jest jakiś wycinek, to jest jakiś kawałek, który absolutnie nie zastąpi prawdziwych relacji. Nie? To jest coś, co na pewno. No, z drugiej strony, tak jak mówię, no, też przez to jest, że w normalnych trybach różne poradnie, różne placówki pracować nie mogą, no to uruchamiają, jest większa dostępność kontaktu online, rozmowy po prostu. Nie? To jest może też dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że my jako Fundacja imienia Lesława Pagi też prowadzimy telefon zaufania razem z pracownią dialogu. Oprócz tego, że tam są terapeuci, to jeszcze są też lekarze, których można zapytać o porady dotyczące profilaktyki zdrowia. Więc też odsyłam do tego numeru 800 171 800. To dziękuję w takim razie. Rozumiem, że się zatrzymajemy. Coś zanikło, rozumiem, pani Karolina mówi, ale to już w takim razie zostawimy. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Jesteśmy w kontakcie. A państwa zapraszam na kolejne zajęcia 3 i 4 grudnia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Również zdrowia. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.